Witajcie kochani na Tarotesmę. Zapraszam na czytanie Tarota na luty 2021 roku dla zodiakalnych raczków. Kochani, przygotowałam dwie talie. Główną talią, którą będę używała do tego czytania, jest talia True Heart Intuitive Tarot. I radę będziemy ciągnęli z talii Light Seers Tarot. To na razie odłożymy. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Talie oczywiście wcześniej były potasowane, oczyszczone, przygotowane do pracy. Ruszamy energię w tu i teraz i popatrzymy, jakie energie, jakie potencjały pokażą się dla naszych kochanych raczków na luty 2021 roku. Szóstka mieczy wyskoczyła, odwróciła się. Okej. Zrobimy sobie ją tak z boku, jako taką dopowiedź, skoro się odwróciła. Raczki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani, na czas lutego 2021 roku? Główna energia tego miesiąca to as denarów. Co odchodzi? Trójka denarów. Co przychodzi? Rycerz kielichów. Co będzie Wam pomagać? Karta maga. Co może przeszkadzać? Dwójka buław. Wpływy zewnętrzne. Król mieczy. Wpływy ukryte. Piątka buław. Oczekiwania lub obawy. Trójka kielichów. I rezultat albo rada 10 kielichów. Ok, z przełożenia koło fortuny. No dobrze. Koło fortuny, które mamy z przełożenia, ono tutaj już na samym początku nam pokazuje, że może to być taki miesiąc, w którym mogą być takie zmienne sytuacje. Mogą być różnego rodzaju takie zaskoczenia. Możecie czuć się też tak, jakbyście mieli takie spore przyspieszenie. Mogą się pokazywać zupełnie nowe możliwości. To, co było takie dosyć trwałe, może nagle okazywać się chwiejne, ale ja myślę, że to jest w tym pozytywnym znaczeniu. Czyli jeśli, powiedzmy, byliście zbyt przeciążeni, no to w tym miesiącu może być więcej takiego luzu, ale to też może nie chodzi o to, że będzie mało do zrobienia, bo to nieprawda. Raczej będzie to, nie będzie to może aż tak bardzo odczuwalne fizycznie jak wcześniej, jako na przykład praca, tylko jako rodzaj pewnego rodzaju lekkości, tak bym to widziała. Szóstka mieczy, która nam tutaj się na początku odwróciła, to jest ciekawa karta, to jest karta brama i jest to karta, która mówi o takim wybawieniu z jakiejś opresji. I tutaj dokładnie jest to pokazane, że nad tymi mieczami ta osoba zostaje tak jakby pochwycona, przeniesiona pomiędzy tym, nad tym, co gdzieś tam stanowiło jakiś problem. Więc też tak myślę, że w tym miesiącu u Was może być, że te zmiany będą dla Was pewnego rodzaju ratunkiem i zaprowadzą Was właśnie w tą pozytywną stronę, do tego dobrego miejsca, też może i do dobrych ludzi, odpowiednich ludzi, z którymi będziecie dobrze się czuć. Okej, co tutaj mamy? Co odchodzi? Odchodzi trójka denarów. Myślę, że tutaj chodzi o pracę w drużynie, w pracę w grupie.
Bardziej myślę, że as denarów, który tutaj jest główną kartą, mówi na takie działanie samodzielne, że w tym miesiącu będzie więcej takiego samodzielnego działania. Też oczywiście as denarów jest kartą nowych możliwości, prawda? To są nowe początki, czy to biznesowe, czy zawodowe, może i nawet relacyjne, zwłaszcza, że tu mamy rycerza kielichów, który w przyszłości pokazuje się jako taka osoba, która dobrze wie, czego pragnie. Ona idzie za tym kielichem i też ten swój kielich niesie właśnie, żeby pokazać te swoje uczucia światu i to, czego pragnie. Więc tu też tak może być w tym miesiącu u Was, że mogą być nowe możliwości, możecie mieć, mogą pojawić się zupełnie nowe pragnienia z tym związane i otworzycie się, więcej będzie takiego prawdziwego działania, takiego z wewnątrz, takiego idącego prosto z serca, to może, do tego właśnie mogą Was zachęcać tutaj te zmiany, ta karta koła fortuny, która wprowadza, jest taki nowy powiew wiatru, nowa jakość może się pojawiać. To myślę, że da Wam więcej takiego właśnie wiatru w Wasze żagle i na pozycji, co pomaga. Mamy kartę maga, tutaj jest magini, która tworzy coś z niczego, prawda? Która używając tych wszystkich energii, żywiołów dostępnych tutaj w naszym świecie, potrafi stworzyć nową jakość, potrafi stworzyć to, czego pragnie. I tutaj właśnie ona wręcz stwarza ten wszechświat, można powiedzieć. Więc to, co będzie pomocne, to własna pomysłowość, własna twórczość, ale też aktywność. Mag jest aktywny, mag idzie i robi, zajmuje się tworzeniem tego wszystkiego, czego potrzebujemy, prawda? Więc jeżeli potrzebujesz zmian, jeżeli poczujesz ten wiatr zmian, to działaj, drogi Raczku. I też miej świadomość, że masz możliwość dać radę. To też jest karta, która mówi o tym, żeby skupić się na czymś konkretnym. Tutaj najczęściej na karcie maga ten mag jest skupiony na jakimś jednym rytuale, robi coś konkretnego. Więc tutaj trzeba naprawdę to skupienie konkretne przyjąć i zastosować w swoim życiu, żeby ta najważniejsza sprawa, o którą będzie chodziło, prawdopodobnie coś nowego, bo jednak karta asa denarów daje właśnie tą nową rzecz. Zresztą tutaj zobaczcie, to jest pokazane jajo, prawda? Energia właśnie tego początku samego, czyli coś, z czego później coś może wyrosnąć, dorosnąć dopiero. Czyli tu mamy nowy początek. Więc czy to będzie nowa relacja, czy to będzie jakiś pomysł na biznes, czy to będzie sposób rozwiązania jakichś problemów, które wcześniej były związane z innymi osobami, czy z konkretną osobą wyjaśnienie pewnych spraw, to tutaj Wy musicie po prostu zadziałać, żeby to ruszyło. Skupić się i mieć świadomość, że jesteś twórcą swojego życia. To jest też bardzo ważne. Co Wam może przeszkadzać? Tutaj jest dwójka buław. Ja myślę, że dwójka buław na tej pozycji przeszkadzającej może oznaczać takie wahanie się, nieprzyjmowanie, brak dokonania wyboru też. Nieskupienie się właśnie na tym jednym, na tym konkrecie. I to jest, myślę, to jest takie trochę łapanie zbyt wielu srok za ogon. To też może być niedobre. Tutaj w tym miesiącu widać, że trzeba skupić się na jednym. As to jest jedynka. Mag też tworzy tutaj tą rzeczywistość. To też jest, mag też jest jeden, prawda? Też jest jedynka tutaj. Więc to jest takie zafiksowanie się w tym miesiącu na tym, co będzie najważniejsze. To może wtedy dać Wam ten sukces i ważne jest, żeby iść za tymi zmianami. Te zmiany myślę, że dla Was będą bardzo, bardzo korzystne. To koło fortuny daje taki właśnie ten
ten wiatr w dobrą stronę. Jeśli chodzi o wpływy zewnętrzne, o osoby, mogą trochę podchodzić do Was w sposób taki krytyczny, nie do końca mogą wierzyć w te Wasze pomysły, ale myślę, że jeżeli odpowiednie argumenty będą dostarczone, czyli takie jak najbardziej realne, jak najbardziej idące w taką stronę rzeczywistą, taką rozumną, prawda, to wtedy tego typu argumenty trafią po prostu do nich. Więc tutaj na tym się trzeba w tym miesiącu skupić, żeby osoby z zewnątrz miały tak jakby przedstawione to, co robicie, bardzo konkretnie, bardzo rzeczowo. I to po prostu będzie do nich przemawiało. Poza tym też taka osoba w typie króla mieczy, osoba bardzo konkretna, mądra, inteligentna, osoba, która nie patrzy na życie od tej strony emocjonalnej, tylko zajmuje się faktami i skupia się właśnie na wszelkiego rodzaju ideach i pomysłach. Taka osoba też może być bardzo, bardzo pomocna dla Was w tym miesiącu. Więc jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieć, będziecie chcieli pogłębić swoją wiedzę w jakiejś konkretnej sprawie, to też warto do takiej osoby się udać. Chociażby na po prostu porozmawiać. Taka osoba może być bardzo inspirująca. To może być partner, to może być szef, to może być przyjaciel, znajomy, ale to też może być ktoś, kto sprawuje jakąś władzę w jakimś konkretnym miejscu. Oczywiście rycerz mieczy to może być urzędnik, ale to też może być lekarz na przykład. Więc tutaj też pod tym kątem można na to popatrzeć. Ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto jest mądry, inteligentny. Więc tutaj na to też warto zwrócić uwagę. Piątka buław pokazała się na pozycji wpływów ukrytych i to jest karta, która mówi o tym, żebyście nie zapominali o tym, że prawdopodobnie macie gdzieś jeszcze jakiś rywali. Czy to w sprawach zawodowych, czy w jakichś osobistych sprawach też, że są osoby, które również dążą w podobnym kierunku co Wy i gdzieś tam warto pamiętać, że ten oddech na plecach czasami, znaczy po prostu trzeba pamiętać, że ważną rzeczą jest wiedzieć o tym. Wtedy nie będzie zaskoczenia, wtedy będziecie też sprawniej iść za swoim marzeniem, też sprawniej będziecie łatwiej po prostu otwierać się na realizację. Myślę, że dzięki temu też ta dwójka była w negatywie nie będzie się pokazywała aż tak bardzo, bo łatwiej będzie wtedy podjąć decyzję, co zrobić w momencie, gdy wiemy, że czas jest ważny. W ogóle czas w tym miesiącu myślę, że dla Was będzie ważny. Zwłaszcza, że mogą być takie zmienne koleje trochę losu. Czasami może być poczucie, że do końca nie wiem, na czym stoję, ale w momencie, gdy będziecie mieć takie poczucie, to warto wtedy na przykład właśnie, tak jak mówiłam, z kimś porozmawiać, ktoś, kto Was uspokoi, ale też iść za tym swoim marzeniem. To jest ważne, żeby po prostu robić swoje. I tu też karta Maga też o tym mówi, żeby robić swoje, żeby dążyć w kierunku tego, czego pragniecie. To jest też bardzo tutaj ważne. Trójka kielichów na pozycji oczekiwań lub obaw. Jeżeli patrzysz na to jako na oczekiwania, to, że Wam się uda, że będą okazje do świętowania, że to wszystko, to co robicie, zostanie docenione i będzie sukces. I myślę, że ten sukces będzie, ponieważ na karcie rezultatu lub rady mamy dziesiątkę kielichów, a to jest karta szczęścia. Więc jeśli patrzeć na ten rozkład na przykład jako rozkład uczuciowy, to uda Wam się
pokonać właśnie rywali i dopiąć swego, mieć to szczęście. To jest szczęśliwy, karta dziesiątki kielichów jest kartą szczęśliwego związku, szczęśliwej rodzinki, prawda? Takiego wspaniałego nasycenia emocjonalnego, że człowiek jest szczęśliwy, zadowolony z tego, co ma, jeśli chodzi właśnie o uczucia, o pragnienia serca. Tu wychodzi w poszukiwaniu tego pragnienia, znaczy właśnie tego spełnienia, przepraszam bardzo. A tu jest efekt tych poszukiwań, spełnienie. Więc bardzo dobrze to, kochani, wygląda. Gdy brać pod uwagę tutaj sprawy zawodowe, to też nawet takie właśnie początkowe, skromne środki mogą w tym miesiącu bardzo, bardzo szybko przysporzyć Wam właśnie tych owoców, przysporzyć Wam tego zadowolenia. Mogą się bardzo szybko rozwinąć, ale też ważne jest, że Wy musicie być skupieni po prostu na tym, co jest do zrobienia i to będzie gwarantem tego sukcesu. Myślę, że też tutaj to jest taki miesiąc, w którym to, co zrobicie, to, co uda Wam się w tym miesiącu uzyskać, będzie w kolejnych miesiącach jeszcze rozkwitało. Prawda? I to jest też bardzo ważne. To jest też tutaj... to jest, myślę, tak, że wchodzicie, drogie raczki, w taki naprawdę fajny czas. Takiego poczucia zadowolenia wewnętrznego, zadowolenia z tego, co robię, prawda? Z tego, co w jakich związkach jestem. To jest, myślę, że to może być bardzo, bardzo dobry czas. I też bym tutaj jeszcze, bo mamy dwie trójeczki, trójkę kielichów i trójkę denarów. To są karty, które też wskazują, zwłaszcza trójka denarów, i skoro ona odchodzi do przeszłości, ja bym właśnie też tutaj dodała, żeby uważać, co się komu mówi. Skoro mamy asa, który jest jedynką i tutaj mamy maga, który też jest jedynką, raczej dobrze by było w tym miesiącu trzymać swoje sprawy dla siebie, mniej konsultować z jakimiś osobami, które miałyby wpływ na ciebie w tym sensie, na przykład, że w towarzystwie. Co innego oczywiście tutaj ten król mieczy, który może być takim doradcą gdzieś, czy właśnie tak jak mówiłam, czy to na przykład lekarz, czy ktoś, kto pomoże ci ten temat, który będzie ważny w tym miesiącu jakoś, ale to nie, ja tego nie widzę, tego króla mieczy jako osoby takiej związanej z tym tematem, w sensie partnera, no tak do końca tego nie widzę, bardziej to widzę jako taką osobę doradczą. Ale takie właśnie gadanie z koleżankami, jakieś ploteczki czy coś tam, to nie jest ten miesiąc. Dobrze, zobaczmy tutaj, jaką macie radę na ten miesiąc, drogie raczki. Jaka jest rada dla Was? Rada dla raczków na luty 2021 roku. Dwójka kielichów. Wspaniała karta, kochani. Bardzo, bardzo dobrze ona tutaj Wam wróży. Przede wszystkim mówi o tym, że jeżeli szukacie miłości lub jesteście w związkach, to będzie to taki miesiąc, w którym będziecie mieć naprawdę poczucie tego jakby to nazwać, połączenia dwóch światów, prawda? Tutaj ten rycerz kielichów nie bez powodu idzie za tym swoim pragnieniem miłości. A jako rada tutaj dwójka kielichów mówi: łącz się. Łącz się po prostu z tym, kogo kochasz. Dogaduj się. Jeżeli na przykład tutaj, bo wiadomo, nie dla wszystkich raczków będzie to czytanie miłosne, dla niektórych to będą sprawy zawodowe. Więc na przykład dogaduj się z innymi ludźmi. Umów się, podpisuj umowy też tutaj. Chociaż jeśli chodzi o podpisywanie takich jakichś trwałych umów, to lepiej byłoby po 20 lutego podpisywać takie umowy, bo ten Merkury w retrogradacji czasami potrafi namieszać.
który, no, Merkury w retrogradacji będzie jest od 30 do, od 30 stycznia do 20 grudnia. Boże, lutego, przepraszam Was. Kochani, rada dwójki kielichów, łączcie się. Kochajcie, otwierajcie, bądźcie dla osób, które naprawdę czujecie. To jest takie patrzenie w oczy. To jest tak, jak ja mówię, że ręka musi pasować do ręki. Szukajcie takich momentów, czy to w sprawach uczuciowych właśnie, tak jak mówiłam, czy w zawodowych właśnie, dogadywanie się. To są też spółki, na przykład, też jeśli chodzi o sprawy zawodowe, ale głównie chodzi o podpisywanie właśnie, tak jak mówiłam, może być podpisywanie umów, czy dogadywanie się w sensie właśnie dalszej współpracy. I to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Idziecie w dobrym kierunku, wiatr wieje dla Was w dobrą stronę. Otwierajcie się, drogie raczki, na spełnienie. No i pamiętajcie, żeby działać, żeby tworzyć, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Zapraszam do subskrypcji, jeśli podobało Wam się, rezonowało z Wami to czytanie. Zapraszam do lajkowania. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!